Cześć, ja mam na imię Agatarek, a to jest Podaj Dalej, podcast, w którym na luzie opowiadam o sytuacjach z życia oraz tematach z zakresu sztuk wizualnych. Zapragnęłam, aby ten podcast był bez cięć, pozostawiając tym samym przestrzeń do autoekspresji, radości z luźno przepływających myśli, dygresji i wszelkich potyczek, bo wierzę, że bezkompromisowe bycie sobą jest cudowne i bardzo potrzebne w otaczającym, wyreżyserowanym świecie. Chcę tym samym zainspirować również Was, abyście robili swoje, pracując z tym, co macie, na miarę własnych możliwości. Nie dajmy się zwariować, dystans jest naprawdę super. Jeśli jednak preferujecie wymuskany sposób wypowiedzi, to nie jest to miejsce dla Was. Bez żalu przeznaczcie czas na coś, co jest zgodne z Wami. Ja to szanuję. Natomiast jeśli macie ochotę zajrzeć na mój Instagram, pełen sztuki i migawek z życia, serdecznie zapraszam. Link w opisie. Aha, i na koniec. Oczywiście nie zapomnijcie podać dalej. Dzięki! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Co tam u Was? Ja w związku z tym, że powinnam iść do pracowni i pracować, postanowiłam nagrać ten podcast, czyli wiadomik z prokrastynacja pełną parą, ale też chciałam sobie po prostu do Was pogadać, bo parę fajnych rzeczy się zdarzyło, takich przyziemnych, plus przeczytam ekstra książkę, która być może Was zainteresuje, no i przez to przy okazji przybliżę Wam postać nie tylko Pongowskiego, ale troszkę małą wzmiankę o polskiej szkole plakatu, którą zapewne wszystkie i wszyscy znacie, lub przynajmniej większość z Was, jeżeli odsłuchujecie moich wywodów, bo to ten klimat. Ja podejrzewam, że wszystkie osoby, które mnie słuchają, to są w moim klimacie, no po prostu, albo blisko przynajmniej, i mają podobne zainteresowania. W każdym razie na początku zarzucę trochę prywaty, żeby mi się łatwiej gadało, bo jak zacznę się za bardzo zastanawiać nad nazwiskami czy datami, w czym jestem beznadziejna, no to wtedy zacznę się jąkać i wyłączycie ten podcast po 2 sekundach. No a w związku z tym, że łatwiej opowiada się swoje bzdury, co się wydarzyło, które prawdopodobnie nikogo nie interesują, więc przewincie tak mniej więcej 10 minut, jak dobrze pójdzie, zaznaczam. I mam nadzieję, że nie będę się powtarzać, bo teraz oczywiście już nie pamiętam, o czym Wam mówiłam, ale postaram się streścić ten tydzień, bo był dosyć fajny. Abstrahując oczywiście od takiej pracy typowej przy kompie i no, nad projektami, o których na razie nie mogę wspomnieć, no to też miałam publikację w Post Magazine, a tam było 10 moich prac, które były związane z tematem połączeń, Wired, tak się nazywała ta kolekcja. Bardzo prawdopodobne, że ją rozszerzę, bo wyszła dosyć dobrze. Jest to typowy fine art, połączona abstrakcja trochę z surrealizmem. W zasadzie nie wiem, jak nazwałabym mój rodzaj tworzenia tak dosłownie, bo zawiera się w nim bardzo dużo rzeczy i raczej nie aspiruję do tego, żeby ona była specyficznie jakaś, ma być po prostu moja, no ale wiadomo, jeżeli opisuję Wam, co tworzę, zwłaszcza w taki sposób, kiedy nie możecie tego zobaczyć, no to dobrze byłoby to jednak sklasyfikować, tak podejrzewam. No, ale jest filmik na Reels na moim Instagramie, plus jeszcze mam nagrany krótki filmik na moim anglojęzycznym YouTubie, i tam już mam nagrany voiceover, ale naprawdę to jest tak ciężko nagrać jakoś fajnie czytając, zwłaszcza po angielsku, że poprawiałam to z 20 razy, no ale już dzisiaj muszę to poskładać. Ja się cieszę bardzo, bo powoli, małymi krokami spotykamy na swojej drodze fajnych ludzi i to wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza, że wiecie, że ja jestem dosyć samotnym człowiekiem, a ze względu na swoją pracę, więc ja jestem introwertykiem, który pracuje u siebie w biurze i ja robię wszystkie rzeczy bardzo jakby w taki sposób intymny. Nie potrafię tworzyć w grupach, nawet nagrywając coś muszę być sama. No wszystko po prostu jest takie bardzo intymne dla mnie. Nie cierpię, jak mi ktoś patrzy przez ramię i tak dalej. Taki tryb pracy, no ale też dla balansu, bo podejrzewam, że ja mam 2 osobowości, jednak nie jestem takim kompletnym introwertykiem, tylko może na zasadzie wybiórczej. Bardzo mocno przyjmuję cudzą energię i w związku z tym nie czuję się, szybko się wypalam, to raz, a dwa staram się unikać osób, które od żołądka bardzo mnie stresują, bo nie potrafię się z tym uporać, mimo że staram się, uczę się obserwować i nie angażować stricte właśnie w cudze emocje, bo to jest niezdrowe po prostu i nic nie daje, no to jednak te nawyki, które mam od lat, jednak dają się we znaki. No i tak jak wiecie, poznaliśmy fajnych sąsiadów, którzy naprawdę są ekstra, już spotykaliśmy się wielokrotnie, to jest po prostu niesamowita
wygoda, jeżeli ma się osoby dwa domy dalej, możemy zawsze spontanicznie napisać, co robicie, wpadnijcie, a oni raczej są chętni, chyba że są po prostu zajęci, no ale nie trzeba się z nimi, to mam na myśli, że nie trzeba się z nimi umawiać na 5 miesięcy na po prostu naprzód, tak jak tutaj w tym kraju zazwyczaj się robi, bo wszyscy są tak bardzo zabiegani, że muszą po prostu przeznaczyć swój czas też na scrollowanie, co też lubię, no ale wiecie, o co chodzi, no że fajnie byłoby czasem na spontanie po prostu coś uskutecznić, bo to wtedy najlepiej wychodzi, nie musimy się do tego nastawiać i przede wszystkim jakby pod wpływem chwili mamy ochotę się z kimś widzieć, a za 4 miesiące czy 5 może będę po prostu się strasznie źle czuła i nie będę miała najmniejszej ochoty iść, co się najczęściej zdarza właśnie w ten dzień. Zazwyczaj nie chcę nigdzie iść i modlę się, żeby ktoś skasował. I osoby zazwyczaj też kasują. To tak przy okazji, dając wam taki mały insight do takiego amerykańskiego stylu życia. No ale te osoby są super i one są bardzo spontaniczne. Michelle i Andrew. Zawsze jest strasznie dużo śmiechu. Jak się spotykamy, to trwa to godzinami, 5-6 godzin. Masakra. Nieraz nawet pomiędzy dwoma domami, że idziemy, najpierw zaczynamy u nas, potem idziemy do nich. No ale w każdym razie napisali nam pewnego dnia, że spotykają się jeszcze z dwoma innymi parami i czy nie chcemy przyjechać do nich na ognisko, tam będą mieli ostrygi i różne tam rzeczy, jakieś snaki, cokolwiek tam chcemy jeść, cokolwiek lubimy. No i ja powiedziałam Łukaszowi, jasne, zróbmy to, no i pojechaliśmy i było mega fajnie. No i dlatego mówię wam tą story też, bo to jest dosyć śmieszne, bo z tego wyniknęły dwie rzeczy. Jedna to taka trochę banalna, no ale jeżeli mówimy o Agacie, a Agacia jest związana z modą, co wiecie lub nie wiecie, a jeżeli nie, no to zajrzyjcie na mój stary YouTube, to i tak skasowałam ponad 150 filmów, zarchiwizowałam w zasadzie i tylko wrzuciłam takie, bo wiem, że jeszcze wiele osób do mnie pisze, że lubią do tego wracać po prostu, to jest ich taka strefa komfortu, co mnie mega cieszy i przede wszystkim wiecie co, strasznie dziwi. Zastanawiam się, ja jestem tylko mną i nagrywam sobie gdzieś z potrzeby serca i że ktoś to w ogóle lubi, To jest tak miłe, nobilitujące, ale przede wszystkim zaskakujące. Mi zawsze kopara opada, jak to możliwe? I wiem, że wy macie pewnie taki stosunek, że bardziej mnie znacie, no bo ja staram się być sobą. Rzadko kiedy... Jedyne kiedy nie udaję, ale być może kontroluje się to właśnie, ważę słowa, bo może bym częściej przeklnęła, czy nie wiem, coś powiedziała tak półskrótem, a w związku z tym, że nie każdy zna moje poczucie humoru, czy przede wszystkim skrótowe myślenie i jakieś metafory i po prostu lawirowanie pomiędzy różnymi tematami, no to może to źle odebrać i ja mam też takie, mam to na uwadze, że zwłaszcza w naszym kraju i wiem, że to mówię tak może pejoratywnie, ale zauważyłam to po prostu. To jest tylko mój punkt widzenia i proszę się nie gniewać, też trzeba mieć dystans i myślę, że wszyscy wiemy to. To nie jest nawet odkrycie moje, tylko taka ogólna obserwacja, że w większości ludzie uwielbiają się doczepiać do czegoś. Ja się powtarzam z tym, ale po prostu nie dziwi mnie bardziej to na świecie, że komuś się chce tracić czas na doczepialstwo, dopierdzielizm, ja bym to inaczej nazwała, ale już staram się opanowywać. Wiecie, czemu się staram opanowywać też, bo raz nagrałam lata temu filmik o kolażu i ja sobie tam mówię kompletnie na relaksie, nie zdając sprawy, taka wiecie, lodzia nie zdająca sobie sprawy, że ktoś to w ogóle będzie kiedykolwiek oglądał, bo to strasznie niszowy temat jest, nie? Więc ja sobie tak na relaksie, jak teraz do was rozmawiam o tym kolażu i nawet parę razy, może nie przeklnęłam, ale powiedziałam słowo zajebiście i tam jeszcze coś. Na kompletnym chillu, po prostu w ogóle nie biorąc pod uwagę, że to może kiedykolwiek być oglądane przez młodsze pokolenie, aż tu nagle okazało się, wiecie, ja w ogóle nie wchodzę na moje stare filmy. W ogóle to żenujące, nie? Jak wchodzić na swoje filmy i słuchać siebie, no to kurczę, to już niezła schizofrenia. No nie, ja już siebie słucham wystarczająco dziennie w mojej głowie swoich dialogów, tudzież monologo dialogów z dwoma personami moimi, czyli tą taką sukowatą i tą taką super grzeczną. To tak w skrócie. No ale w każdym razie kiedyś właśnie jak robiłam archiwizację, to patrzę się, a ten filmik ma, nie wiem, ileś tam tysięcy odtworzeń i nawet komentarze pod tytułem nasza pani od plastyki, czy tam pani od czegoś nam to puszcza, żebyśmy sobie obejrzeli gdzieś tam, nie wiem, w podstawówce czy gdzieś i ja po prostu
taka po prostu farba żenady, że masakra. I nie, ja myślę, że ogólnie i tak będę nagrywać po swojemu, bo to wam obiecałam i to sobie obiecałam. Myślę, że w tych czasach nie ma nic gorszego jak ciągła kontrola. Są do tego potrzebne przeznaczone filmy, takie dedykowane typu nauka, ale takie na relaksie. Ja uważam siebie, że mój podcast jest w sektorze rozrywki, trochę nauki, ale ta nauka jest tak na relaksie, trochę jak historia bez cenzury, aczkolwiek on jest bardzo przygotowany, a ja nigdy. Ale wiecie, co mam na myśli. No już się zakręciłam, a miało być o ognisku, nie? No i widzicie, 10 minut później. Ile w ogóle minut już mówię? 10. Obiecałam, że ktoś se przewinie na 10 minut. To będzie 15. No. W każdym razie... kurczę, mistrz, nie? W każdym razie chit-chat na tym ognisku. Gadamy. Trochę jest na początku sztywno, bo nikt nie wie, jak rozmawiać, ale odrobina procentu i już trochę łatwiej. Dla rozluźnienia po prostu. I jeden chłopak właśnie tam miał Adidasy Samby. Ja mówię do niego, kurczę, jak ja ci zazdroszczę, ja tutaj szukałam już od 5 czy 6 lat tych Adidasów, co urodziny, obiecałam sobie, że sobie kupię na urodziny, ale nigdy nie mam mojego rozmiaru, to A, bo mam małą stopę, przynajmniej w tym kraju, a dwa, no nigdy nie, w ogóle to jest na dziale dziecięcym i zawsze jest wykupione, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja szukałam, ja nigdy nie wchodziłam do sklepu Adidas, bo chyba nawet nie było tam, gdzie byłam, w Tampie czy gdzieś, no nie pamiętam, jaki był powód tego, że nie umiałam nic znaleźć, nawet online i ciągle był problem, więc ja sobie odpuściłam ten temat. No i tak wiecie, na relaksie mówię mu, że zazdro, bo ma fajne te Samby. I ja wiem, że ktoś powie, Samba to nuda, ale zaznaczyłam wam to już trochę wcześniej, że ja już szukam ich od 5 lat czy 6, nawet jak nie były tak popularne. I ja nie uważam, że posiadanie czegoś, co jest klasykiem, bo uważam, że Samby są klasykami, czy gazele właśnie, tak jak jeansy, wiecie, Levi'sy, czy nie wiem, trench, czy biała koszula, to jest coś złego. To jest po prostu klasyk, który do wszystkiego się wpisuje w moim przekonaniu i według mojego gustu i mojej garderoby. Ja właśnie chciałam sportowe buty, bo im jestem starsza, tym bardziej cenię sobie wygodę. Nawet nie potrafię chodzić na obcasach i też chyba mi się rozmiar stopy zmienił, tak notabene, bo ostatnio przymierzałam jakieś szpilki, nawet tylko do zdjęcia, żeby elegancko, fajnie to ograć i po prostu nie umiałam włożyć na nogę i jak Robocop po prostu, tutaj bym nie miała kolan. Te kolana się nie zginały. No robot, nie? Więc ja postanowiłam, że moim marzeniem byłoby mieć 5 par takich samych butów, najlepiej Samby w różnych kolorach i po prostu one by pasowały mi do większości rzeczy. I zwłaszcza, że też są zgrabne, nie są takimi klocami. Ja lubię nawet klocowate buty i mam kilka tych par, ale też mam szczupłą nogę i jestem niska, więc mam poczucie, że lepiej mi w takich, ja się lepiej czuję w takich zgrabniejszych butach. Jezu, nagadała się, nie? W każdym razie gadka szmatka, zupełnie na nieświadomym i mówię tej właścicielce tego domu, która ma trochę imię, którego muszę się nauczyć, bo to jest niespotykane, przynajmniej ja nigdy nie słyszałam. Lorraine? Nie. Lorraine albo coś w tym gatunku. Ona mi nagle przynosi taką małą kartę jakby upominkową. Ja mówię, co to jest? A ona, no bo ja pracuję dla Adidasa i ja mam do rozdania 5 kart do takiego sklepu, który jest sklepem dla pracowników. I na dodatek ta karta tam obowiązuje tylko na ten sklep do końca roku i ona jest 50% off na wszystko, nie? I mi kopara opadła. Ja mówię, nie wierzę, no chyba mi się to marzenie spełni, no ale nie wierzyłam, że nawet tam będą w moim rozmiarze, co nie? Bo ja już wcześniej dowiadywałam się a propos tego sklepu właśnie kilka miesięcy temu i próbowałam się tam zalogować, bo tam trzeba jakąś się umówić na jakąś wizytę i w ogóle to jest skomplikowane. Nie można sobie tak wejść z buta po prostu od ulicy. No i nie ma też tej zniżki, nie? No i poprosiłam Łukasza, żeby tam pojechać, bo to tam przez mosty i w ogóle. Teraz może się już odważę sama pojechać w to miejsce, ale ja zazwyczaj w takie odległości, gdzie są serpentyny na autostradach i wszystko, to ja robię wszystko, żeby tego nie zrobić. Jak już muszę, to jadę, a tak to tylko w moje miejsca takiego komfortu. No i ja wchodzę, a tam po prostu, ja myślałam, że mi mózg po prostu eksploduje. Łukasz się tak ze mnie śmiał, bo ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Cała po prostu ściana Samb w różniste kształcie grzyba i kuliste, ale nie aż tak, oczywiście nie, że tam wszystkie kolory świata,
ale bardzo dużo tych butów. Ja w panice przymierzam wszystko, nie? Cała spocona w ogóle, bo to już tam było w nocy. No i kupiłam dwie pary szóstki, bo wydawało mi się, że 6,5 jest za duże. No ale nie wiem, noga mi też puchnie i tam raz, to było pod wieczór i teoretycznie powinny być bardziej spuchnięte, no ale nie były, więc ja sobie te stopy, znaczy przymierzyłam, Jezu, ja sobie te stopy przymierzyłam, kupiłam zadowolona. Rano oczywiście kawusia, dzwonię do mamy, bo jest 9 godzin różnicy, także u niej jest po południu. To jest jedyna szansa, albo w nocy przed spaniem do niej, jak u niej jest rano. Także dzwonię, żeby się pochwalić zdobyczą i całą oczywiście tą story, którą wam opowiadam już od 15 minut. Masakra. I przymierzam sobie ten but, żeby się na niego napatrzeć, a tutaj czuję, że są ciasne. No i już załamka. Ja mówię, no to fajnie, pojadę tam, oczywiście nie będzie mojego rozmiaru, znowu będę musiała czekać, czyli w standardzie jak to u mnie. Ja na wszystko muszę zawsze czekać, raczej na wiele rzeczy. No i na szczęście mieliśmy jechać z Łukaszem gdzieś tam na grzyby czy coś i on podjechał ze mną i nie uwierzycie, było po jednej parze z mojego rozmiaru. Już później nie było. Jeden był but, gdzie było, ktoś wyjął i nie szło go znaleźć. Czyli mam czarne, białe i jedne są, jedne białe, ale z czerwonymi paskami. I myślę, że jeszcze pojadę tam może za parę miesięcy, bo tak jak mówiłam, marzyłyby mi się jeszcze czerwone, zielone i brązowe i miałabym cały komplet na lata do noszenia, bo są pięknie wykonane i wtedy mam problem z głowy i prawdopodobnie będę się powoli pozbywać też tych butów, których już nie nosiłam latami, którymi są ciasne, bo wiecie, to jest taki sentyment. Połowa z nich jest też vintage i bardzo je lubię, ale po prostu nie mam za bardzo miejsca w domu na to. Też przez to, że nie mam miejsca, to one są, te buty są poukładane w różnych albo pudełkach, albo w różnych miejscach i ja nie używam ich, ja po prostu non-stop chodzę w sportowych butach, bo też taki mam lifestyle i pomimo, żebym bardzo chciała nosić też inne eleganckie buty, no to to jest rzadkość. Jeszcze noszę jakieś tam takie ala glanowate. Ktoś do mnie dzwonił i się zdekoncentrowałam. Ale tak poza tym to chciałabym powoli, no dla siebie samej mieć sportowe i uważam, że sportowe wpisują się też zarąbiście do vintage'owych rzeczy. Wcale nie muszę się ich pozbywać i wręcz nie chcę. Dobrze dobrane skarpety i tak dalej lub nie, w zależności i już. To jedna sprawa, która wyniknęła, a druga, że ta dziewczyna, która właśnie pracuje dla Adidasa, ona też sobie rysuje, maluje, no i super, bo wymyśliłyśmy, że powinniśmy mieć może jakiś sip and paint. To jest bardzo popularne tu w Stanach i myślę, że w Polsce powoli też, bo gdzieś widziałam, że po prostu można mieć drinka lub no, bezalkoholowe, w zależności jak tam lubicie i po prostu sobie rysować. Bez spiny, bez konkursu, chyba że chcecie bardzo to zrobić ambitnie, ale raczej to jest tak jak szydełkowanie, że gadamy, śmiejemy się, pijemy sobie coś i przy okazji sobie coś tam kreślimy, czy robimy tak zwane doodles, czyli tak sobie tylko bazgrolimy, żeby się odmurzyć trochę i zdekompresować, pokolorować i tak dalej. I było wspaniale, bo tak szybko to wyniknęło w ciągu kilku dni i dziewczyny do mnie przyszły i no, siedziałyśmy serio od 3 po południu chyba prawie do 10. Także było super i cieszę się z tego powodu, bo zawsze mi się marzyło mieć takie dziewczyny. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale mam nadzieję, że to dobry znak, skoro siedziałyśmy tak długo. A teraz przechodzę do książki Pongowskiego, Być jak Pongowski, gdzie wywiad przeprowadziła Dorota Wellman. No i chcę wam powiedzieć, że książka generalnie jest super. Tak szybko ją pochłonęłam w ciągu kilku dni, no bo jest napisana dosyć przystępną czcionką, jest bardzo dużo zdjęć, które są referencją, napisana bardzo luźnym językiem, dokładnie tak jak się mówi. Czasami są jakieś powtórzenia, bo wiadomo, że ten wywiad na pewno nie trwał jeden dzień, tylko to było kilka dni, więc czasami w nawiązaniu do jednego pytania możesz powtórzyć po prostu po raz kolejny coś, ale to w ogóle nie robiło nic, mi przynajmniej to nie przeszkadzało, bo ogólnie bardzo fajna historia artysty, który jest ikoną polskiego plakatu, który notabene, niektórzy mówią, że on jest ze Szkoły Polskiego Plakatu, ale też jak zagłębimy się w historię, no to Szkoła Polskiego Plakatu rozpoczęła się z początkiem lat 50. i niektóre źródła mówią, że do 60., do lat 60., drugie źródła mówią, że do lat 70., a niektórzy, że to trwało dalej, ale tak jakby tak oryginalnie to pomiędzy latami końcówka, początek lat 50. i do 70. i tak jak mówię, niektóre źródła 60. a później to były takie jakby influence, czyli inspiracja tym i nadal podobny tok myślenia, również w związku z tym podejrzewam,
poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale teraz sobie to tak wymyśliłam, w związku z tym, że te osoby, które uczyły, tak jak świeże na przykład, no to one przekazywały dalej nowym, przyszłym, młodym pokoleniom ten tryb, sposób myślenia, czyli bardzo wolny, bardzo niewolny, w sensie, że powolny, tylko wolny w myśleniu, otwarty, myślenie bardzo, także te plakaty były bardzo inteligentne, przemyślane, gdzie była gra intelektualna, no po prostu marzenie, synteza gdzieś w tej sztuce, nic, żadnych banałów, żadnych takich mało ambitnych rzeczy, no i przede wszystkim też warsztat, nie? To byli malarze w zasadzie, gdzie w sumie polski plakat i w ogóle plakat często nie jest kojarzony z taką sztuką wyższą per se, ale akurat w przypadku właśnie polskiego plakatu w tej dziedzinie jest on naprawdę uznany na całym świecie, no i jest naprawdę fenomenalnie wykonany, no warsztat, kunszt, wszystko od A do Z jest świetne. No i tak naprawdę zainteresowanie polskim plakatem wzrastało od 1948 roku, kiedy Henryk Tomaszewski, jeden z twórców szkoły polskiego plakatu, uzyskał 5 pierwszych nagród na międzynarodowej wystawie plakatu filmowego w Wiedniu. No i tak to się wszystko zaczęło. No i z takich najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu Tom Roszczak, Tomaszewski, Trepkowski, Lipiński, Świeży, Cieślewicz, Lenica, Młodożeniec, a propos Młodożeńca, na Młodożeńca poluje na książkę, Starowiejski, Fangor, Pałka, Stachurski, Górka i tak dalej, jest tych nazwisk bardzo dużo. Jedno z tych nazwisk na pewno kojarzycie. A potem była taka właśnie zmiana pokoleniowa, to o czym Wam wspominałam, że w latach 70. zadebiutowało nowe pokolenie tych grafików. No i tam właśnie był Pongowski, Olbiński, Wałkuski, Sadowski, Czerniawski, Stankiewicz, Kalarus i tak dalej. No i tutaj właśnie jest ten mały klasz, gdzie według różnych źródeł różnie to opowiadają, że to jest szkoła polska, polska szkoła plakatu, a drudzy, że to jest tylko właśnie ten taki zmiana pokolenia i taki odłam. Ale wiadomo, że teoria teorią, co tak naprawdę, co się liczy, to właśnie ten sposób myślenia, ja to tak odbieram, i spojrzenie na plakat. I chciałabym Wam powiedzieć, że w ogóle to jest super, że kiedyś, zwłaszcza plakat był używany do filmów, i to jest taka ciekawostka, o której się dowiedziałam właśnie z książki Pongowskiego, i to było bardzo sprytne spostrzeżenie, kiedy właśnie rozmawiał z Wajdą, bo on produkował większości dla też posterów dla Wajdy, to on powiedział sprytnie, że jeżeli robimy plakat do filmu, który jest na skalę właśnie sztuki, jest tak charakterystyczny i tak pięknie wykonany zmyślnie, że chcemy go mieć w swoim domu, co właśnie ludzie chcieli mieć te plakaty w swoich domach i często je zrywali z ulic, to to przedłuża życie tego filmu, tak? To jest podobnie, ja sobie tak to wzięłam jako analogię, to jest podobnie jak widzimy w H&M-ach czy gdzieś koszulki z Pink Floydami, z Nirvanami i tak dalej, i większość ludzi nawet jak nie słuchało tej muzyki, no to nadal nosi te t-shirty, bo te postery, te plakaty, te projekty do płyt były tak po prostu wyjątkowe, że chce się je mieć. I tu jest coś podobnego, co nie? Więc to było bardzo sprytne posunięcie, bo właśnie do dziś możemy podziwiać te plakaty i czytać tytuły tych filmów na tych plakatach, a w związku z czym może kiedyś się do nich też przekonamy i zajrzymy do tych filmów i zaczniemy je oglądać. Mam w ogóle dużo rzeczy, może wezmę sobie tą książkę, bo tam też sobie pozaznaczałam, tak, należy do osób, które markują książki, zwłaszcza jeżeli dotyczą biograficznych wątków lub nie są, jeżeli nie są albumami takimi per se, wiecie, tylko z ilustracjami, to wtedy nie, ale jak jest coś, gdzie jest biografia, gdzie mogę sobie dużo zaznaczyć, również na przykład nazwiska, do których później mogę się odnieść i popatrzeć, bo ja tak niestety uczę się, jestem starym studentem i zawsze muszę wszystko wiedzieć i jak czegoś nie wiem w tej książce, co jest zaznaczone, to zaraz szukam referencji. No ale postaram się Wam tutaj przewertować i zobaczyć, postaram się Wam przeczytać. Nie wiem, czy mi się uda to ładnie przeczytać.
parę rzeczy. Bardzo inteligentna osoba Pongowski. Polecam Wam też notabene wywiad na Imponderabilia z Karolem Paciorkiem. Pewnie kojarzycie. On też prowadzi kanał lekkostronniczy z Włodkiem. My uwielbiamy z Łukaszem. Nawet ja go przekonałam, Łukasza, że oglądamy właśnie ich lekkostronniczy. Plus ja słucham Imponderabilia. Bardzo lubię wywiady ogólnie, więc cieszy mnie to. I tam właśnie był Pongowski niedawno. I bardzo lubię go słuchać, bo jest facet też nie dość, że pewny siebie, ale też taki z głową na karku i fajnie opowiada. I tu mi się teraz przypomniało jeszcze a propos niego, że bardzo często on był tak traktowany przez młode pokolenie, czy jest traktowany przez młode pokolenie na tych różnych targach z taką pogardą. Ja to muszę przyznać, zauważyłam w kilku wywiadach z młodymi twórcami, którzy nie podążają szkoły polskiego plakatu i wręcz wyczułam w ich głosie pogardę, jeżeli chodzi o to. Serio, to była aż taka pogarda, że oni gardzą tą szkołą polskiego plakatu, co uważam za kompletny absurd. To jest jakby... Po pierwsze, no kim ty jesteś? Jesteś jeszcze młody, dużo przed tobą. Ktoś przed tobą zjadł zęby na swojej sztuce. Po drugie, naprawdę, czy ty nie widzisz, że to jest kawał dobrej roboty, pomimo, że nie interesuje cię ten nurt i tworzysz plakaty zgodne z innymi nurtami w sztuce, czy na przykład interesujesz się szkołą amerykańskiego plakatu i chcesz to tworzyć? Dla mnie to jest zawsze niezrozumiałe. Dlaczego? Ja na przykład... nie wiem, teraz weszłam w erę abstrakcji, ale takiej inteligentnej, że ja widzę, kiedy abstrakcja ma sens, kiedy ktoś to zrobił z głową i przede wszystkim widać warsztat, że przeszedł przez różne rodzaje sztuki tylko po to, aby później wejść w abstrakcję. To naprawdę widać w porównaniu z bohomazami, tak kolokwialnie mówiąc. Ale na przykład, nie wiem, jeżeli nie lubię dadaizmu, no wymyślam pierwszy z brzegu, bo to nie jest w mojej estetyce, czy przede wszystkim nie tworzę w tej estetyce, to ja tym gardzę? Absolutnie. Potrafię dostrzec w każdym nurcie sztuki dobre rzeczy, tak? No bo to jest tak jak ze wszystkim. Są dobre i złe wszędzie, w każdej dziedzinie, nie tylko sztuki, ale ogólnie. Także dziwi mnie takie podejście tej pogardy, bo naprawdę to jest kawał dobrej roboty i to jest niepodważalne. Możesz wybrać sobie z całej palety barw różnych plakacistów w tej dziedzinie, którzy tworzą niby w podobnym klimacie, ale jednocześnie innym. No zresztą wiadomo, czy mamy impresjonizm i tak dalej. Nikt nie tworzy tak samo, tylko jakby w podobnej takiej żanrze. Sorry, nie wiem jak powiedzieć to. Świnka się odezwała. Dajcie mi znać w ogóle, co wy o tym myślicie, jeżeli macie ochotę, no bo to jest naprawdę dziwne dla mnie, taka pogarda. Nie, to jest zbędne absolutnie. Można właśnie powiedzieć to z szacunkiem, że istnieje polska szkoła plakatu, jest doskonała, bo jest intelektualna, jest bardzo plastyczna, jest wartościowa, no niekoniecznie może to jest w moim guście, ale ja staram się... Szanuję to, ale ja staram się podążać inną ścieżką i tyle, no nie? No i on właśnie o tym wspomniał, że też brak, być może jest teraz, ludzie uważają, że niepotrzebny jest autorytet. No i tutaj też są oczywiście dwie szkoły, nie uważają, że nie ma czegoś takiego jak autorytet i nie powinno być. A drudzy, zresztą nawet o tym ostatnio było, Nosowska opowiadała u siebie na bliskoznacznych na podcaście ze swoim synem, ma super też podcast, polecam Wam, wartościowy. Ale i też zgodzę się z jednej strony z jej zdaniem, ale z drugiej ja i tak uważam, że autorytety są potrzebne, bo możemy z nich czerpać. To nie znaczy, że musimy ślepo za nimi podążać i lizać im cztery litery, nie? Tylko chodzi o to, że pracowali lata na swoje nagrody, na swój prestiż i na swoje umiejętności przede wszystkim, które przecież ewidentne są. W związku z tym szanuję to bardzo i ja bym na przykład chętnie udała się do takiej pracowni Pongowskiego, czy Świeżego, czy no, Tomaszewskiego i nauczyła się czegoś od nich, nie? Jakby nawet syntezy, jak oni analizują całe tematy, jak oni pracują, to jest niesamowite po prostu. Bardzo dużo jest anegdot, które ja kocham w tej książce i ona jest tak na relaksie napisana, począwszy od przyjaźni, poprzez jakieś właśnie zlecenia, wystawy, takie życie prywatne też troszkę i dużo, dużo przykładów różnych plakatów. To zgubiłam wątek, bo staram się teraz znaleźć, mam te małe rzeczy, które pozaznaczałam.
Tutaj również było właśnie taki cytat o tym, jak starsze pokolenie traktowało z szacunkiem drugich twórców, innych twórców, innej kategorii, typu jak ktoś kręcił film, to nie wtykał się w plakat, miał to tam jakieś małe, oczywiście mały brief, ale jakby wierzył twórcy, który jest traktował na równi, jeżeli chodzi o umiejętności. W związku z tym nie było to tak jak teraz, że jesteśmy bardzo często, znaczy mi się to nie zdarzyło, ale słyszałam, nie, zdarzyło mi się w zasadzie kiedyś, tak, zdarzyło mi się, od twórcami, czyli ktoś miał konkretny pomysł, a ty tylko narysuj, bez jakby zaufania do twórcy i jeszcze go podważając go i psując kompletnie cały zamysł, który był wcześniej namalowany, stworzony od serca. No i właśnie opowiadał tu o reżyserach, bo właśnie dużo stworzył filmów do filmów, między innymi na przykład do Powidoków Wajdy, bo to właśnie tutaj czytam, to mówi tak. Tacy reżyserzy rozumieją, że oni robią kino, a ja robię plakat. Traktują mnie jak równorzędnego partnera, wspomagają. Tymczasem dzisiaj tak naprawdę większość zleceniodawców traktuje cię po prostu jak szewca, który musi uszyć buty. Płacą i chcą decydować, wtrącać się, oglądać po kilka albo kilkanaście wersji. Nikt nie poucza lekarza, jak ma operować, a na projektowaniu zna się każdy. No, dokładnie, uwielbiam to i to jest też, jak rozmawiam z moimi ziomkami, którzy tworzą aktywnie dla innych takie komercyjne rzeczy, no to jest na porządku dziennym. I to jest, no, słabiusieńkie, tak? To też bardzo fajne było, o demokracji w sztuce. Ja się z tym absolutnie zgadzam, co ciekawe, nawet o tym rozmawiałam jakiś czas temu, zanim kupiłam tą książkę z kimś i dokładnie miałam takie same przemyślenia, czyli o demokracji w sztuce. I Pongowski mówi tak, nie lubię demokracji w sztuce, bo demokracja w sztuce równa się do najniższego. Demokracja w sztuce, demokracja w kulturze wymaga, by sztuka była dla wszystkich, a to sprawia, że równa się do najniższego poziomu. A ja bym chciał, żeby były dwa poziomy. Poziom niedemokratycznie wysoki i poziom demokratycznie niski. Żeby ludzie mieli wybór. Tymczasem teraz często nie ma się wyboru, jest tylko opcja dla mas. Aha, i chodziło tu po prostu o to, że jeżeli zmierza sztuka do takiego właśnie ugłasku dla wszystkich, to gdzie jest miejsce dla intelektualnej sztuki? I bardzo często to widzę, że nawet teraz właśnie też a propos tej sztuki plakatu, jeżeli chodzi o, zauważyliście, że nie ma już takich rysunkowych, twórczych posterów w telewizji czy gdziekolwiek, bo właśnie jest taki, bo teraz fotografia to zastąpiła i takie wszystko szybkie, kopiuj, wklej i dla, w cudzysłowie oczywiście, dla idiotów, żeby wszyscy zrozumieli, nie ma tam metafory i przenośni. No to dlaczego ludzie, którzy właśnie powinniśmy ciągnąć w górę, nie powinni powinniśmy, uważam, jako społeczeństwo godzić się tylko na to, że wszystko ma być ugładzone i traktować z góry każdego, że jest idiotą. Przecież ludzie są inteligentni, zrozumieją przekaz, a też plakat powinien, tak jak Pongowski powiedział, czasami nie być dosłowny, tylko ma złapać oko. I jak złapie oko twoje i na chwilę przystaniesz, to wtedy być może przeczytasz tytuł i tak dalej. Ja właściwie tak oglądam, przeszukuję filmy na Netflixach na przykład, jak okładka jest idiotyczna z tym sztucznym strachem albo sztucznym, takim idiotycznym, nienawidzę tego, uśmiechem, to dla mnie to jest żałosne. To nawet, to jest po prostu poniżej pasa, nie? Dlaczego ja mam się zniżać intelektualnie? I mówię to oczywiście w grubym skrócie myślowym, bo wiecie, o czym ja mówię. Też uważam, że sztuka nie powinna być dyplomatyczna, powinna być różnorodna. Tutaj też właśnie opowiada o kulcie przedmiotu. Jest o tym, że jak on się czuje komfortowo, jeżeli chodzi o pracę i o zarobki. I on mówi tak, czuję się dobrze, standard życia się zmienił. Nie jest to może dla mnie najważniejsze, ale doceniam to. Choć z drugiej strony to jest dla mnie najgorszy skutek zmian ustrojowych. Ten kult przedmiotu, który wyznacza twoje miejsce w życiu, jest dla mnie trudny do przyjęcia. Dla mnie posiadanie bajeranckiego samochodu, najedzenie się w egzotycznymi potrawami, czy ubieranie się w drogie marki nie są rzeczą nadrzędną. Trudno mi się zgodzić z tym, że ja, intelektualista i artysta, jestem czasami oceniany przez pryzmat samochodu, którym jeżdżę. Po tym ocenia się, czy mi się powiodło. I to jest dokładnie to. I później właśnie jeszcze a propos tego, to mówił, że nie masz na to żadnego wpływu, czy jutro zobaczysz swoje zdjęcie, czy nie, bo akurat redaktor jakiejś gazety zlecił, by je zrobiono. A mnie to przeszkadza, że ludzie otrzymują sterowany komunikat, że ktoś za nich decyduje, co powinien oglądać, czego nie powinien oglądać, co jest ważne, a co nieważne i że decydują o tym osoby, które ze sztuką i kulturą nie mają wiele wspólnego. No i zgodzę się z tym.
I też mówi, ja bym chciał, żeby oceniano mnie po tym, co robię, a nie po tym, za ile robię. Oczywiście to ważne, że ktoś, kto jest inteligentny, kto jest twórczy, miał propozycje i żeby były za tym odpowiednie pieniądze. Jest dziś masa bardzo fajnych, młodych ludzi, dobrych projektantów, designerów, którzy nie mają takich szans, jakie my mieliśmy na zaistnienie, na wypowiedzenie się. Borykają się z problemami finansowymi. Trudno się dziś utrzymać z prawdziwej sztuki. Dziś bardziej liczy się nazwisko dziewczyny z serialu niż nazwisko Holubka czy Peszka. No i to jest też prawda. I oczywiście wiadomo, że rozrywka jest ważna. Sama wchodzę na pudla, oglądam te nagłówki, ale na przykład nie wchodzę, nie za bardzo angażuję się, bo wolę ten czas przeznaczyć na czytanie. I ja też chcę zaznaczyć, że to nie chodzi o to, bo tutaj parę razy padło słowo intelektualista. To nie chodzi o to, że wszyscy muszą nimi być, tylko że fajnie jest, żeby jednak mimo wszystko jako społeczeństwo i te osoby, które sterują, jakby są w sektorze kultury, zwróciły na to uwagę, że nie powinniśmy zniżać się do niższych poziomów, nie? Zawsze mierzyć wysoko, bo ja naprawdę wierzę, że każdy, że to nie są jakieś górnych lotów rzeczy i każdy jest w stanie to pojąć, a nawet jak nie, no to trudno. Nie wiem, czy wam to dobrze przeczytałam. Tu jest bardzo dużo, dalej jest też o różnych kwestiach finansowych i tak dalej, bo to jest też ważne. Bardzo często się z tym spotykam, jak ktoś na przykład ma wystawę i ta wystawa jest na maksa dobra, to ktoś pierwszy się pyta, ile masz followersów na Instagramie, a drugie, ile sprzedałeś, tak jakby to był jedynym wyznacznikiem jakby właśnie sukcesu, co jest, wiemy, że absurdem. W ogóle to nawet nie jest to bliskie tego. Przykładem, nie wiem, David Downtown, on już teraz ma dużo, ale kiedyś miał mało, powiedzmy, followersów, jeżeli mówimy już o takim spłyceniu, a na przykład jakaś tam gwiazdka, która sobie wykupiła milion followersów i nawet to nie jest prawdziwe i wszyscy o tym wiedzą, a mimo to zarabia na tym, nie? Także my wiemy, powinniśmy się edukować na ten temat i zawsze sobie o tym przypominać, że to nie świadczy o sztuce, dobrej sztuce i dobrej pracy, w ogóle nic z tych rzeczy. Tak, to pomaga i fajnie by było i sama pracuję na swój prestiż, bo to też jest takie... No chcesz się znajdować w tym środowisku i też to pomaga innym zrozumieć, że jednak to, co robisz, jest dobre, zwłaszcza jeżeli nie są zagłębieni w to. No ale no, dla siebie, nie, że wtedy ja się czuję, że aha, to jest jednak coś warte, co robię. Ale nawet jakby to ktoś może mieć na to wyrąbane, nie? I po prostu tworzyć i nie pracować na swój prestiż, a robić najlepsze rzeczy na całej planecie. No i też opowiada właśnie, że jest, ma ADHD i podobnie jak ja. I jest z takich minusów, bo muszę być tu uczciwa, co mi się nie podobało, to chyba jednak nie jestem, ale to jest mój osobisty punkt widzenia, nie jestem zbyt wielkim fanem tej nowej sztuki Pongowskiego, tylko dlatego, że widać, że to jest komputerowa i ona już straciła taki sznyt. I wiadomo, że bo ręcznie on robił fantastyczne rzeczy, ale ręcznie mimo wszystko one miały tak jakby więcej duszy. I może to nie jest konieczne w plakacie, ale dla mnie jest. Ja odbieram ten stary plakat bardzo taki, on jest taki w punkt i ma ten vibe i czuć, że to było malowane od serca, jakby czuć te połączenia, serce, głowa i ręka, a w tych nowych czuć tą robotykę i ja akurat osobiście nie za bardzo przepadam za tymi nowymi rzeczami. Uważam, że nie są na tyle fajne, ale też może to być spowodowane, że może jest zarobiony i ma bardzo dużo zleceń, a być może właśnie pracuje też dla pracodawców, którzy wymagają tego. Trudno powiedzieć, nie chcę tutaj oceniać, jaki jest powód i dlaczego i czy ja w ogóle, to nie jest, wiecie, jednoznaczna odpowiedź na to, to jest tylko mój punkt widzenia, że ja osobiście preferuję te stare prace, które są absolutnie, absolutnie wspaniałe. No i różne anegdotki właśnie o tym, że teraz jest ta cenzura, że kiedyś była za komuny, ale teraz to już nawet ludzie sami siebie cenzurują, co sama ostatnio przeszłam, bo dałam na Instagramie karuzelę i jakby na trzecim zdjęciu było zdjęcie, bo było stricte edukacyjne to karuzela na Instagramie Oli Miller, bo byłam na jej filmie zresztą, jak wiecie. I wiecie, że oni mi zdjęcie Man Raya, które było artystyczne, skasowali, bo niby wiadomo, że to nie robią ludzie, tylko AI, ale te maszyny w ogóle nie rozumieją kontekstu, pomimo, że
zasadach jest na Instagramie, że sztuka może mieć sensualność i seksualność i nagość, ale oczywiście jeżeli i chciałam się do tego zgłosić, wiecie, że jakby dać znać, żeby to na przyszłość nie było znowu mi kasowane, no ale oczywiście tam się kwalifikujesz lub nie na rozpatrzenie sprawy i zamknęli mi tą sprawę i ciągle dostaję jakieś, że robię coś wbrew jakimś zasadom, co uważam za turbo niesprawiedliwe, bo ja naprawdę nie robię nic złego, a zresztą nawet jakbym chciała prowokować, bo jestem artystą i mam prawo prowokować na gością jak tylko chcę, ale tu zaznaczam, ja naprawdę nie jestem, uważam, obsceniczna w tym, bo to też nie jest mój gust, aczkolwiek nie przeszkadza mi to, zależy gdzie i kiedy, oczywiście wszystko zależy od kontekstu, w sztuce mi to nie przeszkadza. To osobiście. To jestem karana, to zaniża jeszcze bardziej algorytmy, różne rzeczy mi blokują, plus grożą, że mi skasują konto. I teraz znowu wczoraj właśnie szukałam ważnych kontaktów i napisałam wiadomość prywatną do takiej jednej osoby i napisałam pod postem, wiecie, pod komentarzem, że proszę zajrzyj na wiadomość, bo wiadomo, nie każdy czyta. I znowu mi dali ostrzeżenie, także niedługo mi chyba skasują tego Insta, ja nie wiem. To jest tak nie fair, bo ja byłabym okej, jeżeli... byłabym okej z tym, jeżeli to byłoby autentycznie, bym przygięła pałę, nie? Jestem w stanie to zrozumieć, ale nie. I dużo z Was później, nie wiem, czy te osoby, które na Instagramie mnie śledzą, to tutaj słuchają, ale dużo osób mi wysłało w prywatnych wiadomościach inne zdjęcia, że zobacz to, a to, nie? Że to w ogóle jest absurdalne. I tu jeszcze właśnie a propos prestiżu i takich rzeczy, to też właśnie Pongowski dostał bardzo dużo nagród. No i właśnie tutaj fajnie wspomniał, to jest coś, nad czym ja ubolewam i często o tym wspominam. Dlaczego artyści zawsze są wywindowani po śmierci, to jest tak nie fair, że umierają często w nędzy i w poczuciu niezrozumienia i takiego smutku wewnętrznego, że jednak może stracili tyle lat życia po nic, bo zawsze mam poczucie, że w większości z nas, jeżeli tworzymy sztukę, to chcemy jednak mimo wszystko po sobie coś dobrego pozostawić, wartościowego i przede wszystkim dążyć do takiej w swoim mniemaniu doskonałości. Ja tak chcę, ja chcę udoskonalać się, że jeżeli być może umrę, to parę dzieł po mnie zostanie takich, które będą warte dla przyszłych pokoleń. Oczywiście mierzę wysoko i nie mam wcale takiego przekonania, że to się uda, ale nie zmienia to faktu, że będę próbować do śmierci to robić, bo mam taki cel, mam takie postanowienie i chciałabym być tak jak inne osoby, które były inspiracją dla mnie i ich sztuka. Ja bym chciała być inspiracją dla innych, moje życie poświęcić sztuce. Zwłaszcza, że też właśnie tak jak wspominam, często nie mam dzieci i po prostu umrę i tyle, nie? A tutaj chciałabym jednak, żeby coś wartościowego po mnie pozostało, bo jako ludzie mamy potrzebę bycia potrzebnymi i mamy potrzebę misji. No i on napisał. W ogóle uważam, że artystom w sposób szczególny potrzebne jest uznanie, bo bez tego ich praca nie ma sensu. To uznanie potrzebne jest zwłaszcza pod koniec życia. Myślę, że dawanie artystom odznaczeń na poduszkach przy trumnie jest oburzające. To jak policzek. To nie może być tak, że Franek Starowiejski dostaje medal na poduszce, Irena Kwiatkowska dostaje na poduszce, Henryk Tomaszewski dostaje na poduszce. Jak to? A akurat wszyscy wymienieni, żyli bardzo długo, to nikt ich nie zauważył, nie docenił, nie pomyślał, że byłoby im przyjemnie? Totalnie się z tym zgadzam. I na przykład próbowałam, powiem Wam między nami, o Barbarze Hulanickiej. Mam prywatne zdjęcia, które chciałam dać do gazet polskich i napisać o niej, bo uważam, że na to zasługuje i by się bardzo cieszyła w ramach jakby niespodzianki dla Barbary, bo dla niej to jest ważne. Ona zawsze podkreśla, że jest Polką z korzeni i jest dumna z tego. I wiecie, że nikomu się nie chce? I wiecie, kiedy do mnie się odezwą? Jak Barbara umrze, bo wtedy będzie hype i wtedy będą chcieli łaskawie pisać. A mnie to wyky. I nie powiem innego słowa, nie skończę tego słowa, ale wiecie, co mam na myśli, bo tak wkurza to jest za małe słowo. Dla mnie to wyky. Uważam to za... Normalnie już czujecie mój tembr głosu. Ja się od razu bulwersuję i gotuję się we mnie, bo szlak nie trafia po prostu. To jest tak nie fair. I wiem, że niektórzy powiedzą, o nie, każdy artysta chce być uznany i tak dalej. Tak, ja rozumiem, że niektórzy tworzą tylko dla siebie, do szuflady, czy na przykład jako hobby, nie mają takiej potrzeby, ale większość, nie umówmy się, ma, zwłaszcza ci, którzy aspirowali do bycia twórcami takimi na pełny etat, gdzie zarabiają na tym, utrzymują się z tego, jest to ich zawód, kształcili się latami, czy to sami na własną rękę, czy w szkołach nadal się kształcą, to myślę, że mają taką potrzebę. Ja
Mam taką potrzebę, nie wstydzę się tego powiedzieć. Lubię, jak robię dobre rzeczy, lubię, jak jestem uznana przez osoby, nie tylko takie prywatne, ale też przede wszystkim, które wiedzą, o czym mówią, które są autorytetami. Dążę do tego dla siebie przede wszystkim, bo to mi też daje siłę, że wiem, że robię dobre rzeczy i to buduje we mnie zaufanie, że potem każdy kolejny projekt, mam nadzieję, wykonam dobrze i poprawnie, ale też przede wszystkim nie tylko dobrze, a poprawnie, ale taki tak, żeby został zapamiętany lub dawał pole do dyskusji i przede wszystkim, żeby miał wartość, nie? No to o to chodzi. Nie wiem, czy za bardzo Wam dobrze opowiedziałam o Pongowskim. Generalnie chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta książka jest fenomenalna. Jest kolejna duża książka, ogromna, oto szkoła polskiego plakatu. Nie dajcie się zwieść okładce, bo wygląda totalnie beznadziejnie. Ja tak uważam i jak zobaczycie, to Wam się skojarzy. Wygląda jak podręcznik do informatyki z lat 90. Tak mi się kojarzy ten plakat, serio. Raczej ta okładka tej książki, ale w środku jest złoto. To jest ogromny kloc, dosyć droga była ta książka, już ją kupiłam lata temu. Jest w wersji angielskiej i polskiej. Ale w środku jest złoto i nie rozumiem, dlaczego ktoś nie dał lepszej okładki, bo ona odrzuca. Ja sobie chyba kiedyś ją serio sama zakleję. Zrobię sobie swoją własną indywidualną okładkę, bo mi wstyd tą okładkę dać na mój stolik kawowy z książkami. I nie wiem, sorry, jeżeli słuchasz mnie, ta osoba, która o tym zdecydowała, to też trzeba przyjąć to. Naprawdę ta okładka, content, który z tej książce, nie zasługuje na taką okładkę. Niby się nie ocenia książki po okładce, ale chyba coś w tym jednak jest. Nie po to projektujemy okładki, nie po to są w to zaangażowane osoby, które się naprawdę na tym znają i robią to profesjonalnie i fajnie, nie? To ma przyciągnąć oko. No i tyle. Poleciłam Wam książkę Pongowskiego, poleciłam Wam książkę o to Szkoła Polskiego Plakatu. Aha, jeszcze jedna rzecz, ostatnio fajny, właśnie w anglojęzyczny filmik widziałam na YouTubie właśnie o polskim plakacie filmowym. On już ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, bo ten kanał jest słynny. Ja Wam zostawię ten link, zostawię Wam link z jednego wywiadu takiego, który też znalazłam na YouTubie a propos Szkoły Polskiego Plakatu. Zostawię Wam link do książki. Przypadkowy, ja nie mam z tego nic. Ja kupiłam, raczej Bogusia, to nie ja, moja teściowa kupiła to za własne pieniądze, gdzie zamawiały razem z Marzenką. A propos, dziękuję też Marzence, która jest z naszej rodziny, nawet jak to nazwać, od mojej teściowej braty żona. Ciocia? Nie wiem. Ale w każdym razie dzięki niej i Bogusi właśnie mam tą książkę plus Kobro. I to wszystko. Ja uciekam. Dzisiaj pogoda mętna trochę, ale mam nadzieję, że przejdę się na spacer i zacznę brać się do roboty. Mam nadzieję, że ten podcast do czegoś się Wam przydał. Sorry, że nie umiem ładnie czytać. Ja też trochę niedowidzę. Ja mam astygmatyzm i teraz jest na przykład, jak jest nagle się ciemno zrobiło na podwórku, a ja mam to flamastrem zaznaczonym, to mi się mieniło w oczach. No i teraz moja jesień upływa na właśnie tak, staram się to zacząć tak bardzo cozy, jak to mówią, czyli kominek, ciepłe, komfortowe jedzonko, jakieś potrawki na mleczku kokosowym i cieplutkie właśnie jakieś pizza, jakieś ciepłe rzeczy fajne, ciepły brzuszek, że tak powiem, kocyk i staram się więcej czytać i naprawdę mi to dobrze robi, bo siedzę w spokoju i nie skroluję jak porąbana, a mam do tego tendencję i no i cieszę się. Także dzięki, że jesteście, nie zapomnijcie podać dalej, do usłyszenia i dajcie koniecznie zawsze znać coś na dole, bo to jest ważne dla mnie, dla algorytmów. Zawsze mam, nie wiem, jest 7 tysięcy odtworzeń, aż 7 tysięcy, chciałabyś, Agaciu, jest 700 odtworzeń, a tam, nie wiem, 4 komentarze, mimo że o to proszę. Zróbcie serduszko, cokolwiek, to nie musi być ambitne, tylko po to, żeby mogła iść dalej z tym, bo też ja wierzę, jeżeli podaję content, który jest na przykład o tej książce Pongowskiego, to ktoś może kupi tą książkę, zaznajomi się z tym, to ja to robię też dla innych, bo taki też jest cel, żeby Wam podawać też fajne zajawki, to czego się uczę, a uczę się bardzo dużo i ciągle gdzieś tam coś tam i pewnie jakbym teraz zaczęła się rozwijać, to znowu bym się przypomniało o 5 innych książkach. O, właśnie, bo mi się przypomniało, bo w tej książce, bo Pongowski oczywiście jest w MOMie, marzenie życia pewnie każdego, większości twórców. Nie powiem, co bym dorobiła w majtki, gdybym ja była w MOMie. To byłoby chyba spełnienie marzeń. Serio, nie wiem,
jakie to musi być uczucie, aczkolwiek on uważa, że to normalne, ale ja myślę, że on jest po prostu skromny. I w tej książce było, że nie dość, że był w MOMie, jest w MOMie, przepraszam, jego plakaty są w MOMie, to jeszcze był wyróżniony w takim specjalnym katalogu, gdzieś tam, gdzie między innymi jest Warhol i tak dalej, to jest lat 80. No i oczywiście sprytna Agacia szybko, eBay, puk, puk, puk. Jest książka i już do mnie idzie. Mam nadzieję, że nie zaginie w akcji, bo ma do mnie dojść w piątek, teraz w ten piątek, a dzisiaj jest czwartek. O, to już jutro chyba. No, jak dobrze pójdzie, to może już jutro będę miała. Także widzicie, ta książka podała mi pomysł na kupienie następnej książki i tak to się rozwija i to uwielbiam. Przepraszam, i też dajcie mi koniecznie znać, jakie wy czytaliście ostatnio książki, bo ja sobie zapiszę do mojej listy, bo moja lista jest gruba z Polski. I już kilka mam też w ogóle na tej liście, więc chętnie posłucham. No i oczywiście przede wszystkim koniecznie zajrzyjcie na mój Insta, ja tam jestem na bieżąco. I fajnie, że parę osób się do mnie odezwało na direct messages. Super, bo właśnie wtedy jest to największa szansa. Dzięki Wam w ogóle za te kochane wiadomości. To, że mi piszecie, że nawet to jest fajnie, że jest tak swojsko, że wreszcie jakiś powiew świeżości. To jest turbo miłe, zwłaszcza, że raczej byłam nastawiona na krytykę. I cieszę się, że możecie sobie do kibelka, do sprzątania gdzieś tam posłuchać tego. Uwielbiam to. Jeżeli macie też podcasty w takim klimacie, to ja chętnie. Ja co prawda mam bardzo dużo podcastów polskich pozaznaczanych, ale chętnie zobaczę. Może prawie coś nowego ogarnę. Także Agata Rek _, czyli ta kreska dolna official, mój Instagramik, a tymczasem nie zapomnijcie, bądźcie milsi dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. Pusiaki!